kamionowskich plenerach już od wielu lat bierze udział liczne grono artystów, malarzy. Dwa tygodnie ucztowania z naturą i ze sobą nawzajem daje im siłę na wiele miesięcy. A to wszystko z powodu profesora Jerzego Dudy Gracza, który był inicjatorem plenerów malarskich w Kamionie. Żal nam, że odszedł tak szybko i był z nami niewiele plenerów. Ale obiecałam mu na ostatnim plenerze, na którym jeszcze był, że te plenery będą trwały, że nasza grupa się nie rozleci, że poziom będzie wysoki i że będę się starała jak tylko mogę, żeby one były. Podczas ubiegłorocznego pleneru artyści namalowali jak zawsze wiele prac. 61 obrazów można podziwiać w aż 3 salach ekspozycyjnych Wieluńskiego Muzeum. To nas bardzo cieszy, taki miód na serce, jak sala jest wypełniona. Podczas premiery wystawy nie zabrakło naturalnie podziękowań dla artystów biorących w nim udział, ale też organizatorów i samego muzeum, które w prezencie od malarzy otrzymało jeden z obrazów. Świętej pamięci profesorowi, który pewnie też duchem wspiera nas i być może gdzieś tutaj zerka jest nam. Wszystkim Państwu tutaj długo by było cytować. Wiele osób przyczyniło się do tego, że te plenery mogą funkcjonować i one nabierają takich rumieńców i są tak fantastyczne właśnie dzięki Państwu. Ale pragnę podziękować również pracownikom muzeum, bo to przecież lata już, kiedy ten plener funkcjonował, za pana dyrektora Wuksała Bramka przejęliśmy i kontynuujemy dalej. Pani kustosz Barbarze Mrugawę, która tak prawdę mówiąc dopieszcza ten plener i to właśnie pani Barbara w bardzo dużym stopniu zajmuje się organizacją tych wystaw i oczywiście pozostałe osoby, które współpracują z nami, z panią komisarz, żeby ten plener mógł wyglądać właśnie tak, wygląda ze wspaniałymi pracami. A teraz oddaję mikrofon. Panie dyrektorze, od kilkunastu lat występuję tutaj na ścianach systematycznie. Z tej okazji chciałem przekazać też na pana ręce jedną moją pracę tematycznie związaną z takim wiejskim klimatem jak Kamion, żeby po prostu miała tutaj swoje miejsce w tych szacownych murach muzeum. Szanowni Państwo, poproszę też raz powiedzieć. Najważniejsze, że jest ktoś tu u nas, tu w Wieluniu. Ktoś, kto potrafi wymóc i ciągnąć to dalej. Ja się bardzo cieszę i zapewne Zygmunt również się cieszy z tego, że to, co on zaczął, bo on tak naprawdę to zaczął, ja kontynuowałem, Andrzej kontynuuje, jest to kontynuowane i przynosi efekty. Tak jak tu pan powiedział, nie jest dwóch z rodziny, ale ta cała rodzina nasza jest tu wieluńska. I za to tej rodzinie dziękuję i wam również dziękuję i życzę, aby te plenery odbywały się systematycznie aż do 50. Nie starzejemy się, pamiętajcie. Ja mogę tylko obiecać, że ile mi się starczy, będę robiła. A jak nie, to przekażemy młodszym. Wystawę z biegiem warty Kamion 2013 będzie można podziwiać w Wieluńskim Muzeum do końca kwietnia, a dłuższa relacja z premiery ekspozycji za tydzień w Kulturalnej TVC. Polecamy i zapraszamy.